Hej, hej kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z K-popowym filmikiem, ponieważ niedawno, dosłownie kilka dni temu, przyjechały do mnie dwa K-popowe magazyny, znaczy K-popowe związane właśnie z K-popem, gdzie jest sesja zdjęciowa. Tutaj pokażę Wam sesję zdjęciową mojego ulubionego solisty Kim Dong-hana, a w tym magazynie jest sesja zdjęciowa 80s oraz sesja zdjęciowa dwóch członków zespołu AB6 i chciałam Wam dzisiaj to pokazać. Plus, słuchajcie, właśnie dosłownie przed chwileczką przyjechała mi taka oto paczuszka, a w niej coś od 80s. Perfum 80s, także nie mogę się doczekać, żeby Wam je pokazać. Są też karty, więc zaczynajmy. Myślę, że na początku pokażę Wam magazyny, a później przejdziemy właśnie do tych perfum, bo jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. Ja magazyny już oglądałam, ale chciałam Wam pokazać, jakie po prostu piękne są w nich sesje. Więc lecimy, zaczynajmy! Myślę, że zaczniemy sobie od tego magazynu z Dong-hanem. W ogóle taki krótki wstęp jeszcze Wam zrobię a propos Dong-hana. Kim Dong-han był kiedyś członkiem zespołu JBJ, który też bardzo, bardzo kocham, uwielbiam. Niestety zespół disbandował w 2018 roku. No i od tego czasu Dong-han miał właśnie karierę solową. Ja po prostu od zawsze właśnie, jak już śledziłam losy tego zespołu, to po prostu również właśnie najbardziej polubiłam właśnie Dong-hana. Dodatkowo jeszcze śledziłam losy oczywiście pozostałych członków jakby po disbandzie grupy, ale właśnie najbardziej jednak Dong-han oraz Sanghyun i Kenta, którzy tworzą oddzielny zespół teraz, JBJ, no także polecam Wam też właśnie zajrzeć do nich, bo chłopaki są genialni. A teraz czekam jakby na debiut Dong-hana w nowej grupie, więc mam nadzieję, że spodoba mi się równie mocno jak jego solowa kariera. Dobrze, zacznijmy. Jak widzicie, jak to koreański magazyn będzie po koreańsku, więc niestety nie znam koreańskiego, więc dokładnie nie powiem Wam, co to jest po prostu napisane, ale sama sesja jest przecudowna i właśnie nią chciałam się z Wami podzielić. Sesji Dong-hana to by było na tyle. Ok, a teraz przejdziemy do magazynu First Look i tam pokażę Wam AB6 oraz 80s. Jak widzicie, magazyn First Look jest mega duży i po prostu nie mieści mi się już na biurku i mam nadzieję, że jakoś uda mi się go pokazać. Szatanku, nie pomagasz jak zwykle.
Postaram się jak najlepiej wam go pokazać, ale będzie ciężko, bo jest właśnie strasznie duży. Także możemy zacząć od sesji AB6, która jest przecudowna, ale niestety jest tylko i wyłącznie sesja Dewiego i Udina. O, także tak to wygląda. Okej, okay. Teraz w takim razie przejdziemy do sesji z 80s, bo głównie dla tej sesji kupiłam ten magazyn i obiecuję wam, że ta sesja jest naprawdę przecudowna. Sami zresztą zobaczcie. Cudo. Okej, skoro już pokazałam wam magazyny, to teraz możemy przejść do tego, co na co czekam najbardziej, czyli do tego, co jest tutaj w kartoniku. Tak. Dobra, zacznijmy, otwierajmy. Ja tutaj można to odkleić. Tak. Tak, Belcia, gratulacje. Gratulacje dla ciebie. Dobra, udało się. Otworzyłam w końcu. Tak to wygląda z tyłu. Jeszcze dokładnie możecie sobie zobaczyć. Tak wygląda z przodu. Tutaj coś mi się nie zdwala w środku. Mam nadzieję, żeby się nic tutaj nie rozwaliło. Tu są karty i już widzę chodziąga. Dobra, ale karty może na sam koniec rozpakujemy. Okej.
Nie, ze stu porwane mi przyszło. Zobaczcie, porwało się. I wszystko wyleciało. No nie. Nie ma ładnej prezentacji. O, jakie urocze. Dedicated to 18. Zaraz będziemy wąchać. Okej, okay, czyli mamy trzy rzeczy. Tutaj jeszcze, o, przybliżę wam. To jest taki certyfikat. Jest 80's Destiny 18. I to jest właśnie Inspired by 18, Concept by 80's, Selected by 80's, no i tak dalej. Także Forever You Are My Star. Dobra, zacznijmy może od tego. To jest Glitter Perfume. Okej. Niebieskie. Zielone, niebieskie, zielone. Wow. Okej. Próbujemy. Sorry, mam podrapaną rękę, bo moje koty, nie? Także... koty. Nie, gdzie mój glitter? Nie ma glittera. Trochę jest, dobra. Ale nie wiem, czy zobaczycie. Ale trochę się błyszczy, powącham. To są takie bardziej męskie perfumy. Ładnie pachnie. Bardzo ładny zapach. Bardzo ładny. Chcę sobie zobaczyć. Przezroczyste i tak się błyszczy i się mieni. Śliczne. Boże, aż szkoda tego używać, słuchajcie, naprawdę. To jest oczywiście, jeśli uprzedzam pytania, już niestety tego nie można kupić. To był preorder, preorder się skończył. Ewentualnie może ktoś będzie sprzedawał, na przykład, nie wiem, karty, czy części z tego zestawu, to po prostu musicie szukać na aukcjach albo przypuszczam, że na Facebooku, na różnych grupach. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj mamy, to jest, przypuszczam, że tatuaż. Okej. Bardzo nie chcę tego uszkodzić. A to, myślałam, że to jest ten, a tutaj mamy... Okej, dobra, stempel do tego. A, dobra, czyli mamy tak, to jest perfumowane. To są perfumowane takie, no, stempel. I tutaj mamy, o, klepsydrę, która powinna nam się właśnie odbić na skórze, także spróbujmy. Okej, lecimy z tym. Jest? O, dobra, uwaga. Stempluję. Okej, dało się. Będę teraz cała postemplowana 80's. O. Tak to wygląda. Może zastępuję jeszcze ładniej. Spróbujmy. Dobra. I teraz tutaj sobie walnę stempel. A co? Okej, teraz mi wyszło, jaki ładny. I słuchajcie, on pachnie. On pachnie właśnie takim, jak tutaj napisali. Było napisane taki citrus floral wood, takie właśnie cytrusowe drewno. Bardzo ładny zapach, naprawdę. Chociaż powiedziałabym, że trochę męski, ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Także tak to wygląda, kochani. Podoba mi się naprawdę. Jestem zadowolona, bo po prostu... 80's to jest, no, mój uban i po prostu chciałabym mieć z nimi wszystko, co tylko jest możliwe, więc mega się cieszę, że udało mi się to kupić. Tak, także będę tego używała i jak w końcu nadejdzie dzień koncertu, będę mogła zrobić sobie stempelki, więc mega się cieszę. A teraz przejdźmy może do kart, bo są przepiękne. Ja już niestety widziałam spoilery na Twitterze. Jeśli chodzi o karty, to one prezentują się tak. Będę wam pokazywała po kolei. Okej, okay, i tutaj mamy tak. Hong Junga. I to jest mój bias. I zdecydowanie moja największa miłość w tej chwili. Mamy dalej Sana. A,
i one z tyłu wyglądają tak. Pewnie się łączą w obrazeczek, które zaraz zobaczymy. Dalej mamy Mingiego. Mingi. Tutaj mamy kartę z Jongho. Karta z Ujungiem. Karta z Juno. Piękny. Karta z Yosangiem. Yosang. Oraz ostatnia karta Songhwa. Piękne. Także co? Układamy obrazeczek. Ok, ułożyłam wszystko. Wygląda to tak. Czyli mamy tattoo brief, just keep it up. Ok, to jest w takim razie wszystko, co dla Was przygotowałam w tym filmie. Napiszcie mi koniecznie, która z tych rzeczy, którą Wam pokazałam, czy magazyny, czy właśnie te rzeczy, perfumy 80s, podobała Wam się najbardziej. Czekam na Wasze komentarze i dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym moim filmiku. Także pa, pa!